Krzysztof Sadowski, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego wideokastu. Przed nami kolejna podróż po Wielkopolsce śladami unijnych funduszy. W naszym studiu goście. Nieprzypadkowi, szanowni Państwo, bo za nami kolejny plebiscyt łączy nas Wielkopolskie. Szczególny, bo przecież w tym roku nasz kraj obchodzi 20-lecie akcesji do Unii Europejskiej. I w dniach 15-28 maja odbyło się głosowanie, głosy podliczone, a w naszym studiu jedni z laureatów tego oto tegorocznego plebiscytu łączy nas Wielkopolskie. Witam serdecznie panią prezydent Piły, panią Beatę Dudzińską. Jest z nami również pani Jolanta Sobieszczyk, dyrektorka Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Pile. Dzień dobry. A Wrześnie, powiat wrzesiński, reprezentuje pani Anna Wolska-Wróblewska, starostwo we Wrześni. Dzień dobry. I kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach, pan Tomasz Mackiewicz. Dzień dobry. Pani prezydent, cóż tam w tej Pile udało się zrobić za potężną unijną kasę? Bardzo wiele, ale dzisiaj skupiamy się na jednym projekcie, który wygrał. Projekt, który zmienił centrum miasta tak naprawdę, przywrócił miastu rzekę również. Gwdę. Gwdę, trudna nazwa. Zmora radiowców i językowców. Warto ją oswoić, bo zapraszam, żeby sprawdzić w praktyce, jak wygląda ten projekt. Dla nas najważniejsza była ocena mieszkańców tak naprawdę i tu chcieliśmy być laureatem tego lokalnego plebiscytu. Wygląda na to, że udało się stanąć na podium, bo od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych jest tam mnóstwo młodzieży. Widać, jak wygląda młoda Piła, ale nie tylko młoda, bo w Pile staramy się łączyć pokolenia, stąd to, co udało się zaaranżować w samym centrum miasta, gdzie jest malownicza wyspa i planty, które były dotąd dość niebezpiecznym skrawkiem centrum, dzisiaj stają się przestrzenią dla wszystkich tak naprawdę. No właśnie, ja wczoraj jeszcze oglądałem w internecie zdjęcia sprzed rewitalizacji, no i mówiąc delikatnie, nie wyglądało to dobrze. Jakieś krzaki, jakieś chaszcze, podejrzewam, że bywało tam niebezpiecznie i nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pyk i jest. Duże uproszczenie. Ta różdżka to zespół, który miał przede wszystkim ogromne zadanie. Zrozumieć, czego potrzebuje miasto i sprawić, że nie będziemy szukać miejsca na wypoczynek poza miastem, tylko w jego ścisłym centrum, co zdaje się być też swojego rodzaju ewenementem. Miasta wracają nad rzekę, nad rzeki. W Pile też obrano ten kierunek. Pani prezydent, co udało się tam zrobić tak bardzo konkretnie? Bardzo konkretnie. To infrastruktura przede wszystkim, która służy człowiekowi. Od takiej typowo sportowej, od ścieżek rowerowych, kalistenika, pump track. Mówię trochę nawet szerzej niż w tej chwili ten projekt. Skate Plaza na ponad 3000 metrów. W sumie przywróciliśmy miastu ponad 16 hektarów z malowniczą wyspą i właśnie wspomnianymi plantami, gdzie woda stała wysoko, gdzie teren był bardzo niebezpieczny i tak naprawdę niedostępny. Oprócz tego wyposażenia, to też takie elementy rekreacji, ławki, dużo zieleni, oświetlenie, które wydłuża oddziaływanie i możemy pozostać tam dłużej bez względu na sezon. Więc myślę, że przestrzeń, która służy aktywnemu wypoczynkowi, ale również spacerom, czyli tak naprawdę wybierając się do centrum możemy odpocząć. A jest troszeczkę tak, kiedy pani tam się pojawia, tak inkognito, nie jako pani prezydent, tylko jako mieszkanka tego miasta, tego regionu i patrzy pani tak z boku na tych młodych ludzi, o których pani sama wspomniała, tak sobie w duchu sama do siebie pani mówi, ach, udało się, fajnie, że to jest. Krótko mówiąc, jest, trochę tak patetycznie mówiąc, jest radocha z tego, że właśnie coś się udało zrealizować, marzenia się spełniły? Radocha była już na etapie projektowania, ponieważ my nie uważaliśmy, że mamy monopol na wiedzę. Pomagała nam młodzież, dzisiejsi użytkownicy i w zasadzie ta popularność miejsca to też ich wskazania. A to ciekawa sprawa, bo przeważnie jest tak, że to urzędnicy wiedzą najlepiej, jak to ma wyglądać. Państwo zaprosiliście do konsultacji młodych ludzi.
żaden z nas nie potrafi użytkować właściwie tej skate plazy. Muszę to przyznać ze wstydem. To młodzież jest głównym użytkownikiem, stąd zdaliśmy się na ich rekomendacje. Oni mówili, jakie powinny być wysokości, nachylenia, zakręty. To wszystko zaprojektowali tak, żeby dzisiaj nie było reklamacji tak naprawdę, bo musieli być. Widzę oczami wyobraźni te zebrania. Jo, to nie tak ma być, to ma trochę, być tak. Trochę tak było, no, ale na koniec stworzyli produkt, z którego dzisiaj są zadowoleni. Jeżeli poszłoby coś nie tak, mogliby sobie to ewentualnie wyrzucić, ale widać, dobrze to przemyśleli, pomogli nam zaprojektować miejsce, z którego naprawdę korzystają nie tylko ci, którzy potrafią jeździć tak naprawdę, ale ci, którzy po prostu zachęceni przestrzenią stawiają pierwsze kroki. Zresztą i moje dzieci, i moje wnuki, to jest część tej społeczności i mam takiego tajemniczego klienta, który podpowiada, że to wyszło dobrze, więc bez fałszywej absolutnie skromności mogę powiedzieć, to miejsce to jest naprawdę dobrze przemyślana przestrzeń dla młodych. Oni tu potwierdzają swoją obecnością i z całą pewnością kończące się lato wcale nie zakończy tych wszystkich aktywności na boiskach wielofunkcyjnych właśnie na wspomnianej skateplazie. Nieopodal jeszcze jest w tej chwili kolejny obiekt, przestrzeń dla tych najmłodszych. Więc no, każdy w mieście znajdzie coś dla siebie. Rekreacja, jest gdzie pospacerować, jest bezpiecznie, jest nowocześnie. Ja przed chwileczką powiedziałem o tym, że wszystko to odbyło się jak za dotknięciem czarodziejskiej, magicznej, unijnej różdżki, ale jak znam życie. I teraz przechodzimy do naszego drugiego gościa, czyli do człowieka, do pani, która trzymała to wszystko w karbach, unijną kasę wyszarpała. Tak szczerze mówiąc, to była droga przez mękę po te unijne pieniądze? No chyba nie droga przez mękę, dlatego że mamy od lat spore doświadczenie w zdobywaniu tych unijnych środków finansowych. Czyli to nie jest tak, że nieprzespane noce, znerwicowane odruchy na sam dźwięk Unia Europejska? Ja jestem euroentuzjastką, więc może mi to łatwiej po prostu przychodzi, ale zapewne przygotowanie każdego wniosku aplikacyjnego to jest spory wysiłek, oczywiście nie jednej osoby, ale także całego zespołu. No i potem realizacja, tak żeby spełnić te wszystkie wymagania zgodności z wytycznymi, z przepisami, to też jest spore wyzwanie. Przy tym projekcie też no, muszę dodać fakt, iż on był realizowany w trudnym dla całego świata czasie, bo to był czas covidowy, kiedy ja pamiętam, jak most, który też był elementem tego przedsięwzięcia, był stawiany za pomocą gigantycznego żurawia na początku kwietnia, kiedy akurat zaczęła się pandemia, więc wszyscy byliśmy ubrani w te urocze maseczki. Początek 2020 roku. Te urocze maseczki, ale okazało się, że most stanął, teraz połączył i wyspę, i te nasze planty, na których znalazło się mnóstwo ciekawych rzeczy, i ta praca też nad zagospodarowaniem tych plant de facto wciąż trwa. Ja tak z przekąsem, trochę pół żartem, pół serio zapytałem o to, czy to była droga przez mękę, bo taka obiegowa opinia jest taka właśnie, że Unia, mówiąc kolokwialnie, się czepia. Tu brakuje przecinka, a tu jakiegoś ogonka przy O i później są problemy na przykład z rozliczeniem tych pieniędzy. Dlatego też pytam prosto z mostu, tak kawa na ławę, jak było w Państwa przypadku? Nawet jeśli tam jakieś problemy czy nerwy były, to ten efekt i ten sukces, którym jest ten przywrócony teren, zrewitalizowany, to po prostu gumkuje te wszystkie nieciekawe i niemiłe czasem uczucia, ale to też jest fakt, że my w mieście mamy naprawdę profesjonalny zespół, który jest już wyedukowany, który wie, na jakie elementy należy zwracać uwagę. No często muszę pełnić rolę takiego cerbera, który to wszystko pilnuje, ale jak to mówią, taka robota w show biznesie, więc... Ładnie powiedziane, muszę zapamiętać, a być może zaraz to zapiszę. Pani prezydent, cała inwestycja kosztowała około 20 milionów złotych, 85% to dotacja Unii Europejskiej. Gdyby nie te pieniądze, to co?
robilibyście? To prawdopodobnie 16 hektarów leżałoby dalej od tak, jak leżało przez lata. A przynajmniej robilibyśmy to naprawdę w bardzo długiej perspektywie czasowej, czyli krótko mówiąc, ten zastrzyk stanowi też taką trampolinę do rozwoju, przyspiesza znakomicie i pozwala robić taki produkt kompletny, tak? Bo proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy robili to etapami, najpierw pomost w następnym roku, może Skate Plaza, niektórzy zdążyliby wyrosnąć z marzeń, a my bylibyśmy dalej w połowie drogi, być może nawet nie w połowie. Mm-hmm. Także znakomity zastrzyk finansowy, który przy budżecie naszego miasta pozwolił na to przyspieszenie. Dzięki temu mogliśmy myśleć, realizując ten projekt, tak naprawdę o rozwoju już kolejnych odcinków, wierząc, że ten znakomity zespół może rzeczywiście snuć marzenia, bo planty są jeszcze, kontynuują się w kierunku północnym miasta, jeszcze nie są projektem zamkniętym, więc pracujemy nad tym, ale to był taki początek, który sprawił widoczną zmianę jakościową samego centrum miasta. To jest naprawdę bijące centrum, bardzo głośno bijące serce centrum miasta i jeżeli któryś z rodziców szuka swojego dziecka wieczorem, na ogół ma łatwiej teraz, tak? Bo po prostu jest kierunek jeden do centrum i z reguły trafny, więc... Dobrze. Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach w powiecie wrzesińskim. U was też jest doskonały zespół? Jak najbardziej, oczywiście. Także ogromna praca za nami. W naszym przypadku projekt unijny wielkości prawie 50 milionów, jeżeli chodzi o Centrum Badań. Także wszystkie ręce na pokład. Co udało się zrobić tak konkretnie dla ludzi, którzy tam jeszcze nie byli? Bo to jest wrzesińska strefa i aktywizacji aktywności gospodarczej. Tak, dokładnie. To jest taka przestrzeń, gdzie udało się zgromadzić ileś pracowni nowoczesnych w zakresie kształcenia zawodowego. Tutaj na pewno pan dyrektor jest w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o realizację projektu, mogę powiedzieć, że ogromny proces budowlany, 95% dofinansowania, także również ogromny zastrzyk środków unijnych, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, bo... Bryła z zewnątrz robi niesamowite wrażenie, tak. Bo to nie dość, że potrzebne, to jeszcze ładnie wygląda, po prostu, tak zwyczajnie. Tak, staraliśmy się to zrobić w takiej wersji nowoczesnej, jak najbardziej dostępnej dla wszystkich, także bryła w takim dwuelementowym poziomie, z jednej strony są te części administracyjne, z drugiej strony ogromna ilość pracowni technicznych, od robotyki po spawanie, zgrzewanie. I któż tam dach znalazł nad głową u państwa? Pan opowiada. Oczywiście. Chciałem tylko nawiązać do jednego słowa. Nic się nie udało. To jest wypracowana ciężka praca ludzi, którzy tworzyli ten projekt na etapie najpierw pozyskania środków. Tutaj powiat wrzesiński, starostwo powiatowe i wydział, którym kieruje pani Ania, oraz później zespół, który ja miałem przyjemność gdzieś tworzyć. Więc jest naprawdę ciężka praca, drodzy państwo. Nic się w życiu nie udaje. My na to sobie zapracowaliśmy. Są możliwości, ale trzeba potrafić oczywiście, z trzeba z nich skorzystać, trzeba być na to przygotowani. A kto korzysta? Centrum w swojej genezie i uzalania jego powstania w 2018 roku, a tak naprawdę decyzja o jego powstaniu to 2015-16 rok, ma za zadanie rozwijać młodych ludzi, kształcić ich na inżynierów przyszłości w nowoczesnych technologiach, co ma być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy tak naprawdę, tak bardzo dynamicznie zmieniającego się. Szczególnie w waszym regionie, prawda? Bo tych firm tam jest rzeczywiście mnóstwo, są nawet europejscy potentaci w wielu branżach, ściśle z nimi współpracujecie, tworząc te kierunki, profilując to właśnie centrum? Oczywiście. Znaczy, celem organu prowadzącego, a mnie jako dyrektora tej placówki, jest, żeby nie robić czegoś dla samego siebie. Chodzi nam o to, żeby ten pracodawca później miał poczucie, że człowiek, który się kształci w zawodzie, w szkole branżowej czy w technikum, kończąc edukację związaną z naszą placówką, miał ten fach w ręku, był przygotowany w takim możliwości, czy w takim zakresie, jakim jest to możliwe w czasie edukacji, ale żeby miał ten fach w ręku potrzebny na rynku pracy. Nasze szkoły średnie współpracują właśnie
dużymi koncernami w ramach klas patronackich. Prowadzimy unikatowe, tak naprawdę na skalę Polski, no w kilku miejscach jeszcze też można to znaleźć, kształcenie dualne, więc to kształcenie zawodowe jest no, historycznie zakorzenione w powiecie wrzesińskim i przez lata było dbane o to, żeby to rozwijać, widząc w tym szansę, ale przede wszystkim oczekiwanie lokalnej społeczności, by młodzi ludzie, dziewczyny, chłopaki, decydując się na kształcenie zawodowe, mieli tą bazę i zaplecze nie tylko infrastrukturalne, ale też kadrowe. Dbamy o to, żeby nasi nauczyciele, nasze grono pedagogiczne rozwijało się, czy to w ramach zakresu Centrum Badań, ale też wchodziło w interakcję z przemysłem. Ja zawsze powtarzam, chcemy kształcić wykształconych pracowników, a nie wykształconych bezrobotnych, bo czasem sam zawód nie daje ci pracy. Tak, nie, to, nie jest żeby, żadnym gwarantem, tak, oczywiście. Chodzi o to, żeby ten wykształcony zawód dawał ci możliwość odnalezienia się na rynku pracy w konkretnym zawodzie. No właśnie, a propos zawodów, konkretnie w jakich profesjach, w jakich zawodach kształcicie? Jakie wykształcenie zdobywają wasi podopieczni? Między innymi automatyk, mechatronik, to są, nazwijmy, zawody przyszłości, aczkolwiek już teraz teraźniejszości rynek pracy bardzo potrzebuje osoby, które zajmują się tak zwanym sterowaniem fabryki z poziomu sterowania logicznego, robotyków, pneumatyka, hydraulika, to jest obszar, który tak naprawdę każda fabryka produkująca cokolwiek, bo to nie chodzi tylko o branżę automotive, której tutaj jesteśmy silnym reprezentantem jako region, ale wszystkie inne branże potrzebują sprężnego powietrza do napędzania fabryk. No i my w tych zawodach, w tym zakresie kształcimy oczywiście w porozumieniu ze szkołami, z kuratorium, tak by no, oczywiście realizować podstawy programowe, ale wzbogacamy je, wzmacniamy je nowoczesnymi technologiami, które tak naprawdę no, są bezwzględnie potrzebne młodemu człowiekowi. Ale odbywają się takie spotkania, zebrania z przedsiębiorcami, tak to sobie wyobrażam, wy jako strona samorządowa, ośrodek jako centrum, no i właśnie ci biznesmeni lokalni dyskutujecie, rozmawiacie, w którą stronę pójść? Oczywiście są ku temu narzędzia, Powiatowy Urząd Pracy organizuje barometr zawodów, ale też my sami, ja jako kierownik placówki, ale mój zespół, staramy się spotykać w takim, ja to nazywam złoty trójkąt, samorząd jako jednostka prowadząca, my jako edukacja szeroko rozumiana i przedsiębiorcy. Oczywiście my jako edukacja i przedsiębiorcy pełnimy tu główną rolę, ale bez samorządu, bez organu prowadzącego ciężko realizować te rzeczy. A to jest tak, że kończy się edukacja i po drugiej stronie ulicy, upraszczając, jest już brama do firmy otwarta i ci ludzie znajdują tam zatrudnienie? Życzylibyśmy sobie tego. Oczywiście my nikogo do niczego nie zmuszamy. Stwarzamy pewne możliwości, żeby młody człowiek na końcu sam podjął decyzję, ale żeby ta decyzja była najbardziej logiczna i trafna, to musi być wyposażony w pewną wiedzę, ale w pewne to jest zbudowanie świadomości, jak się kształtuje rynek, jakie to są zawody, bo nie ma nic gorszego, przynajmniej dla mnie, kiedy po zakończonym procesie edukacji młody człowiek stwierdza, to nie dla mnie. No i męczył się w cudzysłowie 3-5 lat. No tak, jest to pewnego rodzaju porażka. Tak, to i systemu, i nas samych w ramach doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, ale później w okresie realizacji szkół średnich. Ja też jeszcze wracając do tej współpracy, ja przynajmniej się staram i mój zespół, ale też w powiecie wrzesińskim, co masz taki dogmat mówiący, edukacja dla przemysłu powinna być nie dyskontem z tanimi pracownikami, a z drugiej strony przemysł dla edukacji nie powinien być bankomatem. Czyli nie wyciągamy rękę do firm, dajcie nam pieniądze, bo my chcemy się rozwijać. Nie, to jest taka współpraca w jednym celu, jakim jest wykształcony pracownik, bo to wszystkim zależy. No i koniec szkoły, to dla szkoły według mnie nie powinna być stacja docelowa, tylko przystanek. Stacją docelową jest młody człowiek, który pracuje, zarabia, płaci podatki. Wiem, że to brzmi górnolotnie, no ale i mieszka tam po prostu na miejscu w regionie. Panie Aniu, to centrum to budynek, ale to też wyposażenie, tak, prawda? Tak, najbardziej. I o tym, o czym przed chwileczką rozmawialiśmy, o czym opowiadał pan kierownik, chciałbym teraz też z panią porozmawiać, no bo wybudować to wybudować, ale jeszcze trzeba wyposażyć i to w ultranowoczesny sprzęt. Tak, jak najbardziej. Tutaj mieliśmy bardzo ścisłą współpracę w zakresie ustalenia zakresu, to wszystko było wpisane. I tutaj też pomogła Unia Europejska. Jak najbardziej, bo projekt jest w całości. Z jednej strony mamy ten element związany z wybudowaniem, ale również prowadzeniem sprzętu, także średnio pół na pół w tej wartości, o której mówiłam na początku, to z jednej strony jest budowa, z drugiej strony to już jest również wyposażenie w nowoczesny sprzęt.
trudność albo wyzwanie jakby popatrzeć była, no bo tego sprzętu już było takiego bardziej zaawansowanego bardzo specjalistycznego na rynku, sprzęt. Ale właśnie specjalistycznego, także patrzę tutaj na panie, które podobnie pewnie się też mierzyły z tematami postępowań przetargowych, to była też sztuką, żeby też to w taki sposób opisać, żeby z jednej strony była zachowana ta konkurencyjność, ale również była możliwość zakupienia tego sprzętu w taki sposób, żeby spełniała te warunki, które sobie założyliśmy na początku realizacji projektu. Także tutaj ściśle ze sobą współpracowaliśmy w zakresie określenia tych zakresów, a sprzęt jest nowoczesny łącznie z robotami, które można przyjechać, obejrzeć, wypróbować, zobaczyć, ale również tych sprzętów nowoczesnych w innych pracowniach też jest bardzo dużo, starając się też wprowadzać taki sprzęt, który jest szansą właśnie dla młodych ludzi, jeżeli się spotkają z tym sprzętem w tym momencie, już zapoznać na etapie kształcenia, żeby w momencie, kiedy będą wchodzili do bram przedsiębiorcy, powiedzieli, okej, ja już to znam, ja już to wiem. Jest trochę tak, że ta mentalność, świadomość młodych ludzi się zmienia i mówiąc tak właśnie po młodzieżowemu, nie ma obciachu pójść do zawodówki. Bo chyba ten trend zmienia na plus tych właśnie szkół, prawda? Skoro jest świadomość, że jest praca, dobrze płatna praca. Oczywiście, tak, jak najbardziej. To jest widoczne. Ja w każdym razie osobiście to obserwuję. Wypuszczacie fachowców, a nie, jak pan mówił, bezrobotnych. Dokładnie tak. Także tutaj, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, zarówno jeżeli chodzi o nasze szkoły z powiatu, jak i również z całej Wielkopolski, mają okazję do tego, żeby z tym zapoznać się, jak również z tego, co wiem, ta współpraca jeszcze szerzej wykracza poza tereny, także tutaj te możliwości na tym naszym wielkopolskim, w tym naszym wielkopolskim rejonie są i właśnie dzięki środkom unijnym, dokładnie tak. Pięknie tak się was słucha, pani prezydent, jeszcze muszę dopytać panią o marzenia, o których już troszeczkę mówiliśmy, no bo wchodzimy w drugą dwudziestkę naszego uczestnictwa, bycia w Unii Europejskiej. No, a propos marzeń, Piła, o czym marzy, jeżeli chodzi o te właśnie pieniądze unijne, jakieś plany, projekty? No właśnie, perspektywa pozyskania zewnętrznego finansowania uwalnia też i przesuwa ten horyzont, bo chcemy szybciej i więcej realizować projektów. Kolejne marzenia dotyczą zmian klimatycznych. Projekty wokół rozwiązywania tego typu problemów mamy już zdefiniowane. Bioróżnorodność, która też właściwie się wpisuje w ten kanon. Kontynuacja takiej gospodarki zeroemisyjnej, ale też mobilność, poprawa infrastruktury, która sprawi, że pierwszym wyborem mieszkańców, no oby była komunikacja publiczna, ale jeżeli nie, to ścieżka rowerowa, czyli raczej współgramy ze środowiskiem niż mu szkodzimy. Więc mamy szereg już zdefiniowanych projektów. Z całą pewnością ten zespół, który wygrywał nie tylko konkursy, ale przede wszystkim finansowanie, bo to jest kluczowe dla naszego miasta, jest przygotowany na to, żeby sięgać po środki, a myślę, że wygrywają najlepsi z takimi przemyślanymi projektami, które rzeczywiście nie chodzi tutaj ani o kropki, ani o przecinki, ale o wizję, ale też o projekty, które odpowiadają zapotrzebowaniu człowieka, rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzy się świat tak naprawdę, bo jesteśmy jego częścią, więc klimat to nie jest nasza regionalna sprawa. Musimy wszyscy razem, nawet my tutaj siedzący, widzieć szerszy kontekst tych problemów i wtedy te pieniądze są bardzo rozsądnie zagospodarowane i myślę, że to jest taka podwójna wartość. Oprócz tego, że się rozwijamy, to możemy powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni w tym rozwoju. Słuchajcie, spójrzcie tam. Zegar nam pokazuje, że musimy niestety już kończyć. Dobiegliśmy do mety. 15 minut. Bardzo wam dziękuję. Szybko minęło, prawda? Ale jak człowiek rozmawia o konkretach, to jest znakomity. Ja bym powiedział, dostał właściwe krzesło i od razu ruszyło to z kopyta. Czysta przyjemność to była dla mnie. Bardzo dziękuję. Pani prezydent Piły, Beata Dudzińska. Dziękuję bardzo. Pani Jolanta Sobieszczyk, dyrektorka Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.
Dziękuję bardzo. Byli dzisiaj razem z nami również pani Anna Wolska-Wróblewska ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dziękuję bardzo. I kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach, pan Tomasz Mackiewicz. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja też Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego naszego wideokastu. Aha, jeszcze jedna informacja, bo przecież to są nasi laureaci plebiscytu tegorocznego Łączy Nas Wielkopolskie, a gala, wielka gala na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 15 października i tę galę będzie można obejrzeć na kanale Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o godzinie 11. A teraz już uciekamy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.